Piotrek trzeci, Kamil czwarty, a teraz Markus Eisenbichler. 220 metrów w pierwszym skoku przy dość niekorzystnych warunkach, prawie 0,4 metra na sekundę wiatru z tyłu, na piątym miejscu Niemiec po pierwszym skoku. Ale leci teraz wysoko, wysoko, wysoko i bardzo daleko. Pokonany rozmiar skoczni, no więc może najdłuższy lot dzisiejszej rywalizacji. Lądowanie na dwie nogi, będą niskie oceny, ale skacze 247 metrów, a więc najdłuższy lot pierwszego dnia mistrzostw świata na letalnicy. 247 metrów, ale też dobry wiatr pod narty, 0,4 metra na sekundę, najwięcej odjętych punktów, 5,6, no i najniższe noty z tej czołówki, bo 4 po 16,5, 1,17, ale odległość 247 metrów, to jest tylko metr bliżej od jego rekordu życiowego, będącego rekordem Niemiec. No, znakomity lot rzeczywiście w wykonaniu Eisenbichlera. Pytanie, czy opłacało się aż tak bardzo ciągnąć ten lot, bowiem no, to jest strata punktowa bardzo wyraźna, jeśli chodzi o oceny. Pamiętajmy, tutaj jeden metr to jest punkt i 0,2, a na notach no, 16,5 od czterech sędziów.